Dla wielu z tych młodych artystów to była najdłuższa impreza w życiu. Rozpoczęła się po godzinie 16 przed Konińskim Domem Kultury, skąd uczestnicy 44. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w długim na kilkaset metrów korowodzie, prowadzeni przez orkiestrę Dentą, ruszyli ulicami Konina. To był pokaz prawdziwych dziecięcych radości i entuzjazmu, które co roku w uczestnikach wyzwala Koniński Festiwal. To dla tych emocji tu przyjeżdżają, to dlatego na to wydarzenie czekają cały rok. I jego tegoroczna odsłona nie zawiodła ich oczekiwań. Super się tańczyło, fajna scena, fajne emocje. Super było w Koninie. Bardzo bym chciała jeszcze raz przyjechać. Dobrze nam poszło, było wszystko git. Tańczyliśmy sporo, no i było fajnie. Bardzo to jest fajna impreza, bardzo energiczna. Wszyscy są bardzo szczęśliwi i jest po prostu super atmosfera. Po kilkudziesięciu minutach marszu korowód dotarł na Plac Targowy, który z powodu remontu na Placu Wolności debiutował w roli gospodarza gali finałowej festiwalu. Tam najpierw odbyła się ceremonia wręczenia aplauzów, czyli festiwalowych nagród i wyróżnień. W każdej kategorii, a było ich kilkanaście, wręczano wyróżnienia oraz brązowe, srebrne i złote aplauzy. I dla wielu młodych artystów było to najważniejsze wydarzenie w ich dotychczasowej karierze. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony, mile, i jestem bardzo zadowolony z tego drugiego miejsca. Naprawdę dziękuję jurorom i że tu jestem w ogóle. Ale nawet ci, którzy w tym roku pozostali bez nagród, doceniają wartość Konińskiego Festiwalu. Ta adrenalina też dużo daje i po prostu tak lepiej wychodzi, tak. Jak grupa się cała stresuje, to się wszyscy tak spinają i tańczą równo. To były niesamowite naprawdę emocje, no super było naprawdę i jak oglądałam inne zespoły, to dużo się nauczyłam też od tych innych zespołów. Bardzo dobrzy tancerze są, ale opłacało się przyjechać, super doświadczenie. To samo powtarzają trenerzy artystów. Bardzo wysoki poziom, przepiękna scena, więc to jest marzenie każdego małego tancerza, żeby zatańczyć tutaj na tej scenie w Koninie. Wysoki poziom festiwalu podkreślają też jego jurorzy. Ogromna siła młodzieży, młodych talentów, których za parę lat pewnie zobaczymy na profesjonalnej, dużej scenie. Te osoby, które nawet nie dostały żadnych nagród, są też ilością braw, ilością dobrej energii, też poczuły tą ogromną siłę właśnie bycia tutaj w Koninie. Po wręczeniu aplauzów przyszedł czas na najważniejsze, czyli koncert galowy, podczas którego wystąpili wszyscy nagrodzeni. Śpiewali mali i więksi, soliści i zespoły. Były też zapierające dech w piersiach prezentacje taneczne. Koncert trwał blisko 4 godziny. Dzięki transmisji w internecie oglądała go cała Polska. Mimo wielu trudności organizacyjnych związanych chociażby z nową lokalizacją, z możliwością pozyskiwania funduszy na zorganizowanie tego festiwalu, wszystko skończyło się bardzo pozytywnie. Także i myślę, uczestnicy wyjeżdżając właśnie z Konina zachowają bardzo pozytywne wrażenie i emocje i będą jak zwykle mówili o tym, że w Koninie podczas festiwalu jest dobra zabawa. Grand Prix festiwalu wywalczyli śpiewający duet słowacko-ukraiński Polina Babi i Denys Chryszczuk oraz taneczna formacja Lemono 4 z Warszawy. Konińscy artyści zdobyli łącznie 7 aplauzów.